Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Dziś naszymi gośćmi są pani doktor nauk medycznych Ewa Wiśniewska. Witam Panią, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego oraz pani magister Aleksandra Dąbrowska, nauczyciel, ratownik medyczny, a także absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z kierunków, który proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Będziemy rozmawiać o pielęgniarstwie. Chciałabym, aby któraś z Pań powiedziała nam, co pielęgniarstwo tak naprawdę oferuje młodych ludziom. Może ja zacznę. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że pielęgniarka jest samodzielnym zawodem medycznym. Zmienia się praca pielęgniarska, tak? Studenci nasi, którzy później zostają absolwentami, mają możliwość naprawdę podjęcia ciekawej pracy. Poza tym samo studiowanie kierunku pielęgniarstwo w obecnych czasach wiąże się z ciekawym studiowaniem, tak? Ponieważ jesteśmy w trakcie budowy Centrum Symulacji Medycznej, które na pewno po pierwsze podniesie jakość naszego kształcenia, uatrakcyjni to kształcenie, ponieważ studenci będą mieli możliwość nauki na fantomach, na trenażerach, wszystkich czynności pielęgniarskich, od takich prostych typu, nie wiem, bandażowanie czy wykonywanie iniekcji, po asystowanie przy zabiegach poważniejszych, tak? Gdzie jednym z zadań pielęgniarki jest również asystowanie lekarzowi przy wykonywaniu zabiegów, aż po taką pracę zespołową, gdzie będą to symulatory wysokiej wierności, które mają możliwość mówienia, oddychania czy nawet mrugania oczami, tak? Czyli takie realistyczne działania. I zależy nam na tym, żeby absolwent kierunku pielęgniarstwo był dobrze przygotowany do zawodu i żeby kończąc te studia mógł od razu podjąć pracę. Rozumiem. A co powinno charakteryzować dobrego pielęgniarza, pielęgniarkę? Jakimi cechami powinna się charakteryzować taka osoba? Myślę, że nie ma takiego zamkniętego kanonu cech charakteru, które powinny być przynależne pielęgniarce czy pielęgniarzowi. Bo tak naprawdę pielęgniarstwo jest zawodem bardzo poliwalentnym, który możemy realizować w bardzo różnych miejscach pracy. Tutaj w społeczeństwie obowiązuje trochę taki stereotyp, że praca pielęgniarki to jest tylko praca w szpitalu i praca z pacjentem. I bardzo odpowiedzialna. Bardzo odpowiedzialna na każdym stanowisku pracy. Tymczasem pielęgniarstwo stało się profesją, stało się zawodem, który bardzo dużo może oferować. Nie jest to tylko praca w relacjach z pacjentem, ale również praca w wielu innych miejscach. Ustawa o zawodzie mówi, że jest to również nauczanie zawodu, jest to praca naukowo-badawcza. Pielęgniarki zdobywają tytuły naukowe, zdobywają tytuły profesorskie. Jest to praca również w podmiotach działalności leczniczej, polegająca na organizowaniu świadczeń zdrowotnych. To praca w organizacjach pozarządowych, działających w sferze zdrowia. To praca w organach administracji publicznej, zajmujących się zdrowiem publicznym. Czyli naprawdę ten zakres działań jest bardzo szeroki. Więc myślę, że każdy w pielęgniarstwie znajdzie coś dla siebie, znajdzie stanowisko, które odpowiada predyspozycjom osobowościowym. Mówi się, że stanowisko ma pasować tak jak buty do człowieka, tak? I myślę, że to jest taki zawód, który właśnie takie możliwości stwarza. Te osoby, które lubią dużą dynamikę, presję czasu, które lubią duże wyzwania, znajdą na pewno zatrudnienie w oddziałach intensywnej terapii medycznej. Wydaje mi się również, że pielęgniarka czy pielęgniarz musi lubić kontakt z drugim człowiekiem. To przede wszystkim. Wspólny mianownik do pracy na każdym stanowisku. Musi być empatia i musi być szacunek do drugiego człowieka. Bez tego nie wyobrażam sobie wykonywanie tego zawodu. Natomiast jeśli chodzi o inne predyspozycje, naprawdę można wyłuszczyć takie miejsce pracy z tego całego kanonu stanowisk pracy, które można wykonywać z tytułem licencjata czy magistra pielęgniarstwa.
Także dla każdego coś może się znaleźć. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że pielęgniarstwo to również zawód dla panów. Tak? Nie zapominajmy, że panowie są mile widziani. Są takie obszary pracy, na przykład w oddziałach intensywnej terapii, w oddziałach psychiatrycznych, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie te cechy takie uznawane za typowo męskie są bardzo pożądane. I badania wskazują, że mężczyźni dobrze się czują w zawodzie, odnajdują satysfakcję zawodową. W tym roku akademickim u nas na uczelni prowadziliśmy takie badania w ramach prac licencjackich związanych z pozycją mężczyzn w pielęgniarstwie i one potwierdzają, że mężczyźni mogą również znaleźć atrakcyjne miejsce pracy, które daje satysfakcję nie tylko taką zawodową, ale również finansową. Mhm. Czyli tak jak Pani powiedziała, rozumiem, że łatwo jest znaleźć pracę po pielęgniarstwie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i jest tu bardzo szeroki, dużo form pracy, jeśli chodzi o zatrudnienie. O jakich formach mówimy? Mogą to być formy związane z umową o pracę, tak, czy to jest to najkorzystniejsza forma. Mogą być również, może być umowa kontraktowa, może być to również wykonywanie pracy na zasadzie wolontariatu, mogą to być specjalistyczne praktyki, indywidualne praktyki pielęgniarskie. Tutaj Ola jest przykładem takiej osoby, która właśnie w taki sposób wykonuje swoją pracę. Tak, generalnie umowy cywilnoprawne, tak? I teraz korzystna pozycja pielęgniarek, absolwentów pielęgniarstwa czy pielęgniarzy, tak, w obecnych czasach wynika z tego, że jest to zawód na tyle trudny, że coraz mniej osób podejmuje w nim pracę i średnia wieku pielęgniarki z roku na rok jest coraz wyższa. W tej chwili to jest około 50 lat. Z tych form zatrudnienia jest najbardziej atrakcyjna. Powiem tak, najbardziej stabilna wydaje się być umowa o pracę, natomiast coraz więcej jest umów cywilnoprawnych, tak, umów kontraktowych, gdzie stajemy do konkursów. I te umowy jakby dają większe możliwości zarobkowe, ale wiele osób jakby łączy obydwie te formy, tak? Czyli gdzieś mają podstawowym miejscem pracy jest praca tak zwana etatowa. Natomiast dodatkowym źródłem jest praca w formie umowy cywilnoprawnej w innej placówce, tak? Czy to są pogodzić, jasne. Jakby ja jestem żywym przykładem tego, że pracę można łączyć, kwestia chęci. Ja myślę, że też taką cechą, o której warto wspomnieć, którą powinna się charakteryzować pielęgniarka czy pielęgniarz, no to jest dobra organizacja pracy przede wszystkim, tak? Ponieważ jeżeli mówimy o pracy w oddziałach zachowawczych, to jest to wszystko takie, wszystko, większość jest stabilna, to rytm dnia wygląda podobnie. Natomiast czy szpitalny oddział ratunkowy, czy oddział intensywnej terapii, czy na przykład działanie, praca w zespołach ratownictwa medycznego, bo również tam też pielęgniarze czy pielęgniarki mogą pracować. To jest praca dynamiczna, której my nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tutaj również dochodzi ta cecha umiejętności pracy pod presją czasu. No ale to już jakby to nie jest coś, co warunkuje bycie pielęgniarzem. Na pewno to, co powiedziała tutaj koleżanka, tak, o tym, że jednak powinna być to osoba empatyczna, ale ja myślę, że dobrze zorganizowana to tak, jakby pielęgniarstwo chaosu nie lubi. I w pracy z takimi osobami pracuje się ciężko. Zresztą no, tak to powinno być, że jest praca odpowiedzialna, więc wszystko musi być ułożone. Co w tej pracy daje największą satysfakcję? Mi osobiście w pracy w szpitalu, tak, bo ja pracuję również w szpitalu, no to na pewno ten kontakt z ludźmi i to, kiedy tak namacalnie możemy komuś pomóc, tak? Jakby samym leczeniem zajmuje się lekarz, ale w mojej ocenie bez pielęgniarki proces terapeutyczny nie jest możliwy zupełnie, tak? Więc ten kontakt pielęgniarka-pacjent jest niesamowity i to, że często samą rozmową i takim wsparciem emocjonalnym my naprawdę możemy dużo zrobić. Cieszy na pewno to, gdy pacjenci dziękują, tak? Po prostu zwykłe słowo dziękuję, które no, w dzisiejszych czasach no, czasami trudno usłyszeć po prostu, tak? My wiele oczekujemy, a fajnie, jeżeli też z siebie coś dajemy. I to jest chyba dla mnie najlepsze. I to, kiedy widać, że ten pacjent faktycznie się poprawia i nasze działania
umożliwiają mu powrót do zdrowia, no bądź też utrzymanie tego zdrowia, czy stabilnej sytuacji jego zdrowia po prostu. Chciałabym zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo bardzo mnie to interesuje. Co było najtrudniejsze dla Ciebie na początku Twojej ścieżki zawodowej, kiedy zaczynałaś pracę w szpitalu chociażby? Myślę, że najtrudniejsze było to, żeby przełamać jakby tą barierę, tak, że musimy podejść do osoby obcej nam i po prostu zacząć z nią rozmawiać, bo podkreślam to, że naprawdę rozmowa daje ogromnie, ogromnie dużo. My rozmawiając z pacjentem możemy dużo informacji uzyskać. I to, żeby właśnie przełamać tą barierę. W pracy w zespole ja się odnajduję całkiem przyzwoicie, całkiem dobrze, więc z nawiązaniem kontaktu ze współpracownikami to nie miałam problemu, ale mówię, no to, żeby również poznać tak tą pracę, bo praktyki, czy zajęcia praktyczne, które mamy w oddziałach, przygotowują nas do pracy, jednak myślę, że teraz, mając Centrum Symulacji Medycznej, my w dużym stopniu poprawimy tą jakość i kształcenia. To po pierwsze, po drugie, przygotujemy studentów do pracy z takimi pacjentami i pokażemy im takie sytuacje medyczne, które w normalnych warunkach szpitalnych zdarzyć się mogą rzadko, tak? Bo jakby nie sztuką jest pokazać w centrum to, co jest takie codzienne, bo to mogą spotkać na oddziałach, bo tutaj również będą chodzić na te zajęcia praktyczne jak dotychczas. Natomiast fajne jest to, że my będziemy mogli pokazać przypadki takie kazuistyczne, które naprawdę zdarzają się rzadko. I to też będzie taka forma, raz, że oni się nauczą wiele, tak? Zmieniamy formę nauczania takiego, że student ma być, nie wiem, powiem tak kolokwialnie, wykuty i on będzie miał wiedzę teoretyczną. Nam zależy na tym, żeby on to potrafił przełożyć w praktykę, żeby sytuacja musi mieć podstawy, musi mieć teorię opanowaną, ale musi wiedzieć, jak to zrobić, tak? Tak, żeby jego to nie zaskoczyło. I myślę, że to jest w tym momencie takie ważne po prostu. Zawód pielęgniarki czy pielęgniarza jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zawodem, dlatego też warto było chociaż przez chwilę porozmawiać, jak to wygląda od tej strony praktycznej, a kogo nie zapytać, jeżeli nieczynnej pielęgniarki. Pani doktor, chciałabym również porozmawiać przez chwilę o innych formach pomocy, chociażby o programie stypendialnym, który również na tym kierunku oferujecie studentom. Jak to wygląda? W chwili obecnej ta pomoc, wsparcie uczelni dla studentów jest wielokierunkowe, bo już samo to, że student ma możliwość studiowania blisko miejsca zamieszkania, no jest korzystne, jeśli chodzi o ten aspekt finansowy. Mamy również system stypendialny z pieniędzy, które są dedykowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom właśnie, czyli to są stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia w nauce. Natomiast w chwili obecnej również mamy bardzo ciekawą propozycję dla naszych studentów i dla absolwentów. Wystąpiliśmy o projekt unijny, który będzie finansował praktyki, które są odbywane w trakcie studiów. Będą stypendia motywacyjne, a także będzie wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły już studia. I będą to dosyć duże kwoty, bo to stypendium motywacyjne będzie wynosiło 800 zł, natomiast wsparcie dla absolwentów, którzy podjęli pracę w placówkach ochrony zdrowia, będzie wynosił 1000 zł i będzie to płatność przez 24 miesiące. Oczywiście będą w ten sposób premiowane osoby najlepsze, te, które osiągają najlepsze wyniki. Ponadto w tym projekcie przewidziane są płatne praktyki wakacyjne oraz takie wsparcie merytoryczne absolwentów w postaci szkoleń, comiesięcznych szkoleń, które będą troszeczkę jak gdyby rozszerzały zakres efektu kształcenia, które są realizowane na poziomie studiów pierwszego stopnia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego takie wsparcie właśnie w chwili obecnej? Tak jak już tu powiedzieliśmy przed chwilką, jest bardzo duża średnia wieku pielęgniarek.
i tutaj warto też podkreślić, że jest mało młodych osób w zawodzie. Do 30 roku życia to jest tylko 5% osób aktywnych zawodowo, natomiast powyżej 65 roku życia, czyli w momencie, kiedy to już jest ten wiek emerytalny przynależny mężczyznom, jest aktywnych zawodowo 10% pielęgniarek. Więc widzimy, W takim razie to wynika? Z pewnego takiego trendu demograficznego, z może braku mody na studiowanie pielęgniarstwa, z tego, że jest to zawód trudny i wymagający, ale przy tym dający bardzo dużo satysfakcji. Tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że ministerstwo pochyla się nad problemami pielęgniarek. Nawet te wydarzenia z tego tygodnia, kiedy minister Szumowski podpisał porozumienie ze środowiskiem pielęgniarek, które jakby stabilizuje tą sytuację finansową, jest tego przejawem. Jeśli popatrzymy też na inne dane demograficzne, dane statystyczne, które mówią, że w Polsce jest bardzo niski wskaźnik pielęgniarek na 1000 mieszkańców, bo wynosi on 5,4, przy średniej około 9, w innych krajach 16-13, to widzimy, że jest tutaj duża dysproporcja i duże zapotrzebowanie. Można wnioskować, że pielęgniarstwo będzie takim zawodem, który będzie przyciągał młodych ludzi, będzie dawał im stabilizację zawodową i będzie dawał satysfakcję również tą finansową. Jeżeli chodzi o studentów, to są to głównie studenci tutaj z powiatu ciechanowskiego, czy też i z innych miast przyjeżdżają, aby studiować? Chyba głównie spoza, prawda? Jakby około pewnie tak 25% mamy studentów tak, z Ciechanowa. Statystyki dokładnie nie robimy, natomiast na pewno gro jest osób z Ciechanowa, ale bardzo dużo mamy osób z okolic Mławy, Przesnysza, Makowa Mazowieckiego, ale również mamy z bardzo odległych miejscowości, miast, gdzie są też kierunki pielęgniarstwo, więc to też świadczy o tym, że nasza uczelnia cieszy się dobrą renomą. Czy Wasze studia w pełni przygotowują do zawodu pielęgniarki? Tak, studia ja bym powiedziała tak, że studia przygotowują i do zawodu pielęgniarki, i do życia. W chwili obecnej system kształcenia pielęgniarek jest zbieżny ze standardami Unii Europejskiej. Samo wstąpienie Polski do Unii nadało zupełnie nowy wymiar i nowy kształt zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w tym zawodzie. Pamiętamy, że wcześniej był to system szkół średnich. W chwili obecnej jedyną drogą do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych jest ukończenie studiów wyższych. Ponadto pielęgniarstwo jest zawodem regulowanym, to znaczy obowiązuje standard, który jest taki sam dla wszystkich uczelni kształcących pielęgniarki w Polsce i w Unii Europejskiej. Oznacza to tyle, że każda pielęgniarka w toku studiów ma te same przedmioty i taką samą liczbę godzin. Dlatego też jest możliwa taka mobilność studentów pielęgniarstwa między uczelniami w Polsce i między uczelniami w krajach Unii Europejskiej. W tej chwili w standardzie mamy 4720 godzin, z czego ponad połowa jest przeznaczona na kształcenie praktyczne. Studenci odbywają zajęcia w podmiotach działalności leczniczej na wszystkich oddziałach podstawowych, specjalistycznych, odbywają praktyki w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi, w organizacjach działających na... Jeżeli chodzi o praktyki, to są one głównie odbywają się tutaj w Ciechanowskim Szpitalu, czy to w innych również miejscach? Zdecydowanie w szpitalu w Ciechanowie, natomiast studenci mają możliwość odbywania praktyk wakacyjnych w miejscu zamieszkania. Także tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów. Wakacje to jest taki szczególny okres, kiedy chciałoby się być blisko domu, albo wręcz przeciwnie, daleko od domu. Więc studenci mają możliwość wybrania dowolnego szpitala w Polsce, gdzie mogą te zajęcia praktyczne realizować. Chciałabym zapytać jeszcze o jedno bardzo ważne pytanie, które w sumie mnie trapi. Uważam, że też może trapić potencjalnie przyszłych studentów. Wiadomo, praca pielęgniarki czy pielęgniarza jest pracą, tak jak już mówiłyśmy, bardzo odpowiedzialną i wymagającą. Ale chciałabym się Ciebie przede wszystkim zapytać, jak sobie radzisz z takim stresem, obciążeniem psychicznym? Bo czasami masz zapewne do czynienia z pacjentami, którzy są bardzo chorzy i nie zawsze możemy, nie możesz tak im pomóc, no bo ja tą pielęgniarką nie jestem, tak? I jakieś to obciążenie psychiczne jednak zostaje. Jak sobie z tym radzić? Ja uważam, że trzeba dobrze sobie zagospodarować czas wolny. Ja akurat w wolnym czasie śpiewam,
dekoruję, ćwiczę, tak, jakby wysiłek fizyczny stał się dla mnie dużą odskocznią od tego wszystkiego i dużą pomocą. No, akurat ja w swojej pracy spotykam się głównie z takimi osobami, o których tutaj Pani powiedziała, ponieważ pracuję w szpitalnym oddziale ratunkowym i w zespole ratownictwa medycznego, tak, bo z wykształcenia, moje pierwsze wykształcenie to jest ratownik medyczny i to gdzieś jest najbardziej zakorzenione we mnie, więc działam na tej pierwszej linii, że tak powiem, i uważam, że jeżeli każdy, tak, kto myśli o tym kierunku, powinien sobie znaleźć jakąś pasję, bo praca może być naszą pasją, ale wracając do domu dobrze jest, to wiem, jeżeli nie zabieramy tego do domu, bo nie każdy... Czyli dajemy słowem radę rozdzielić pracę. Jasne, trzeba. Trzeba, to nawet to nie to, że dajemy radę, tylko trzeba, bo domownicy niekoniecznie mogą chcieć słuchać o tym, tak, co nas trapi. Dobrze jest również mieć, jakby być dla siebie w zespole, w pracy, taką grupą wsparcia, gdzie możemy porozmawiać, zwentylować te emocje, kiedy dzieje się coś trudnego. I ja może tu wspomnę, że my również, prowadząc zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej, będziemy uczyli się w ten sposób, tak, że po każdych zajęciach będziemy uczyli się tego, jak rozładować te emocje, żeby powiedzieć o tym wszystkim, bo no niestety wypalenie zawodowe to jest coś, co dotyka każdą grupę, która pracuje z ludźmi, tak? Wiadomo, w każdym zawodzie jednak my jesteśmy naprawdę na to narażeni. Ten stres jest ogromny i to trzeba sobie powiedzieć. Dokładnie. Dokładnie, tak? Więc często tak, trzeba sobie znaleźć odskocznię od tego wszystkiego, w jakiś sposób się albo wyciszyć, albo rozładować. To różnie to bywa. Natomiast już jakby w fazie kształcenia przyszłych pielęgniarzy czy pielęgniarek, no bo to póki co głównie są panie, ale panów bardzo zachęcamy do tego, żeby przychodzić do nas, bo studia są atrakcyjne i tak jak tutaj zostało powiedziane, już możliwości zarobkowe i możliwości podjęcia pracy dla panów to po prostu no, super, tak? Oni są wchłaniani przez pracodawców momentalnie, no bo jakby póki co jest ta przewaga siły fizycznej i tego, że jednak mężczyzna może więcej, tak to przynajmniej się wydaje i może mężczyzna się odnajdzie właściwie w każdym oddziale, natomiast kobieta różnie. No ja na przykład odnajduję się w tej męskiej pracy, ale niekoniecznie tak musi się zdarzyć, tak w przypadku innych pań i tutaj też trzeba o tym pamiętać, ale to, żeby rozładowywać emocje i żeby sobie znaleźć odskocznię od tego wszystkiego, uważam, że jest bardzo ważne i przede wszystkim właśnie dla naszego zdrowia psychicznego, tak, żebyśmy później no nie cierpieli, żebyśmy mogli pracować jak najbardziej efektywnie i żeby pacjent był dla nas i my dla pacjenta przede wszystkim, tak? To jest najważniejsze. Na zakończenie chciałabym, aby Pani podsumowały w kilku punktach, czemu warto wybrać akurat pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Ja tak patrząc z perspektywy 12 lat pracy na wydziale, mogę powiedzieć, że nigdy jeszcze tak dużo i tak ciekawych rzeczy się u nas nie działo. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli zastosowanie tych nowoczesnych technologii w dydaktyce jest bardzo ważnym elementem, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie mają duże kompetencje informatyczne, mają dużą gotowość i oczekiwania wręcz, żeby właśnie taki element pojawił się w procesie dydaktycznym. W pedagogice mówi się wręcz, że młodzi ludzie mają inny stan umysłu, jeśli chodzi o pracę, o przyswajanie wiedzy, nie działają od do, ale działają zadaniowo. I to jest właśnie nasza odpowiedź na takie potrzeby i jest to zbieżne z trendami i ogólnopolskimi, i ogólnoświatowymi, jeśli chodzi o nauczanie zawodów medycznych. Na pewno poważnym argumentem jest system stypendialny. Ale są też inne rzeczy, o których jeszcze nie mówiłyśmy. Studenci mają możliwość korzystania z programu Erasmus+, tak? Czyli mają możliwość wyjeżdżania na studia do innych, na inne uczelnie, do innych krajów. Mamy wieloletnią już współpracę z Uniwersytetem w Turcji. Studenci przyjeżdżają do nas, nasi studenci wyjeżdżają
na część nauki właśnie do Uniwersytetu Tureckiego. Prowadzimy rozmowę z Uniwersytetem Hiszpanii, który no być może za chwilę stanie się naszym partnerem. Także wydaje mi się, że to też jest taka bardzo ciekawa propozycja. Ponadto jest możliwość pracy, stabilnej pracy, możliwość zagospodarowania tego swojego dorosłego życia w taki bardzo efektywny sposób. No i myślę, że takim argumentem ważnym, o którym też tutaj mówiliśmy, jest to, że każdego dnia w pracy można robić naprawdę ważne rzeczy i potrzebne rzeczy. Praca nie jest monotonna. Praca tak? nie jest monotonna. To też i ja myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, to mamy również koło naukowe, tak w związku z budową Centrum Symulacji Medycznej będzie koło symulacji medycznej, tak, czyli to, co... Centrum Symulacji Medycznej zostanie otwarte dopiero od nowego roku akademickiego, tak? Dla nas już od nowego, tak, bo to już jest od października. My ciągle się szkolimy i robimy wszystko, żeby jakby studenci byli jak najbardziej z nas zadowoleni i żebyśmy my byli z siebie zadowoleni. Więc tutaj koło symulacji medycznej, tak w planie są również warsztaty, warsztaty symulacji medycznej. W ramach działalności koła studenci wyjeżdżają na obozy, tak, takie naukowo-badawcze, gdzie przeprowadzają badania, ale wiadomo, później również jest ten czas na rozrywkę, no, bo jednak studiowanie jest fajne. To sobie trzeba powiedzieć, że to jest chyba najfajniejszy okres w życiu młodego człowieka, kiedy nawiązuje nowe znajomości, może się rozwijać wszechstronnie. No i cóż, no pielęgniarstwo jest tutaj na miejscu, dostępne. Zawodem, tak, daje możliwości. Tak. Jeśli ktoś chce, to może naprawdę, bo tutaj dużym argumentem, myślę, w obecnych czasach jednak są te finanse. Więc jeżeli ktoś chce, to ja zapewniam, że można dobrze zarabiać, wykonując pracę, która jest szanowana przez innych. No i która, mam nadzieję, cieszy się prestiżem, a będzie się cieszyła jeszcze większym prestiżem, tak żeby ktoś z dumą mógł powiedzieć, że jest pielęgniarką, jest pielęgniarzem i pomaga ludziom, bo bardzo na tym polega praca, tak? Że my... jest to, że pielęgniarki zawsze będą potrzebne. Nasze dokładnie. Nasze społeczeństwo się starzeje, więc ta opieka będzie jednak niezbędna. Tak, oczywiście system będzie potrzebował bardzo dużo pielęgniarek właśnie z uwagi na to, że jesteśmy starym społeczeństwem demograficznie, że będzie duże zapotrzebowanie na opiekę długoterminową, opiekę geriatryczną. Także to jest nasza przyszłość. Niestety dla społeczeństwa, na szczęście dla pielęgniarek, bo ta praca naprawdę będzie. Rozumiem, dziękuję Panią za rozmowę. Wydaje mi się, że uzyskałyśmy tak naprawdę kwintesencję, jeżeli chodzi o wszystkie wiadomości związane z kierunkiem pielęgniarstwa. Państwa natomiast zachęcam, szczególnie osoby młode, aby pochyliły się nad ofertą kierunku pielęgniarstwa, jaką oferuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ponieważ ten kierunek jest kierunkiem, tak jak powiedziała Pani doktor, kierunkiem z przyszłością. I przede wszystkim stwarza on bardzo wiele, przysparza bardzo wiele satysfakcji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Państwu natomiast bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę tygodnia. Do zobaczenia.